Siemanko moi drodzy, w kolejnym odcinku. Pamiętacie, jak mówiłem wam, że muszę przerobić swój wózek giełdowy na wersję taką bardziej, taką, żebym nie musiał za każdym razem mówić: wiśnia, weź wyciągnij ten miernik i sprawdźmy tą wkrętarkę, wiśnia, choć podłączymy przetwornicę. I w ogóle nie kupowałem praktycznie narzędzi 230 V, bo mi się nie chciało tej przetwornicy wyciągać, podpinać baterii i tak dalej, i tak dalej. No i dzisiaj tak naprawdę w 15 minut, 20 może udało mi się to zrobić, no może droba, trochę więcej, bo gadałem z wiśnią przez telefon cały czas. Ale powiem wam, że efekt jest zadowalający, brakuje tam jeszcze tylko jednej rzeczy, ale dość gadania, pamiętajcie, łapkujemy teraz, wrzucamy intro, intro startuje, w tym momencie macie czas na danie łapki, jakieś 15 sekund to będzie trwało, może 10, i po intrze i po daniu łapki w górę się widzimy za chwileczkę, także jedziemy z tematem. Pamiętacie zapewne, że kupiłem właśnie taki kiedyś wózeczek. Kupiłem większy ze względu na pompowane koła, co jest, nawalając dużo kilogramów wkrętarek i tak dalej, jest to bardzo pomocne. Poza tym lepiej wybierają te większe kółka wertepy. Tam widzicie przewiercone dwa otwory, do których montuję taką dużą skrzynkę, ale nie to jest sednem dzisiejszego filmu, a... Właśnie to. Zobaczcie, zamontowałem bardzo prosty patent. Sklejka 5 mm. Wszystko jest przytytkowane z dwóch względów. Sklejka jest 5 mm, więc wkręcając w nią wkręty, od wibracji nabierze wilgoci, no może się to średnio skończyć. Więc doszedłem do wniosku, że lepiej będzie to tyrtytkować, więc jest to potyrtytkowane do boków oraz jedna tyrtytka jest też od góry, żeby góra-dół to nie pracowało. Nie wiem, czy nie dodam jeszcze dwóch po boku, ale mniejsza o to. Z drugiej strony jest płaska dykta, więc to mi nie będzie w żaden sposób przeszkadzało. I teraz tak, o, pakiet Lipol. Dlaczego Lipol? Mówiłem wam to już na live, ale teraz pokrótce wam opowiem. Ten pakiet litowo-polimerowy zasila nam naszą przetwornicę o mocy 500 W, 24-woltową. Dlatego mamy tutaj pakiet 6S i 1P. Dlaczego nie zastosowałem tak przeze mnie ukochanych lajonków? Powód jest bardzo prosty. Litowo-polimerowe ogniwa mają zdecydowanie wyższy prąd. Są bardziej prądowe, że tak powiem, a ta przetwornica potrzebuje jednak mieć powera. Z tego mogę wykrzesać, już nie pamiętam jaki prąd, ale chyba w granicach 24 V i prąd kilkadziesiąt amperów, nie wiem, 50, 60, a w piku jeszcze więcej. Więc to naprawdę jest do ogarnięcia. I ten pakiet jest, jak widzicie, w taki sposób zapasztetowany. Docelowo zastanawiam się nad jakimś mocnym go porządnym osłonięciem. No wiecie, nie chciałbym tego przekuć, bo byłoby kabum. Więc tutaj będę musiał zrobić jeszcze jakąś osłonę może z czegoś. To jest, jak widzicie, na sztywno już podpięte do przetwornicy i tutaj mamy śruby samokontrujące, żeby to nam się od wstrząsu też nie odkręcało. Przetwornica, jak mówiłem, 24-woltowa, wszystko jest pospinane na opaski. Te opaski nie są, jak widzicie, mogę je nacisnąć, one nie są zbyt mocne, one mają tylko stabilizować nam tą baterię. Ta opaska ją też utrzymuje, ale też nie jest mocno ściśnięta. Pamiętajcie raz jeszcze, to jest pakiet litowo-polimerowy. Łatwo je uszkodzić, mogą wybuchnąć, więc uważajcie. I tak jak mówiłem, tu będziemy ładowali się naszym IMAX-em, tu mamy wyprowadzenie balansera i tu jest nasza przetwornica, na której zasilałem już różne rzeczy. Na giełdzie sprawdzałem nią piłę ukosową, sprawdzałem nią piłę włosową, sprawdzałem nią i ostatnio też sprawdzałem, widzieliście na live, wiertarkę stołową. Ona ma 500 W, w piku chyba troszeczkę więcej. Ogólnie jest to naprawdę przyzwoita przetwornica. Dostałem ją od jednego z moich widzów i powiem szczerze, że jestem z niej zadowolony. Patrzyłem na oscyloskopie, to jej sinus był całkiem przyzwoity. Jak będziecie chcieli, może mogę wam pokazać. Mamy jakieś oscyloskopy, możemy to pomierzyć. Pod spodem natomiast klasyka jest. Czyli wyprowadzenia 16, 12, 8 i 4 V. I do tego wszystkiego tu są przykitane, jak widzicie, krokodylki. Czyli tutaj podłączamy pod tą wtyczkę, jak chcemy wsadzić elektronarzędzie jakieś pod 230 V, tak? Włączamy przetwornicę i to nam w tym momencie chodzi. A tu sprawdzamy wszelkiego rodzaju elektronarzędzia za pomocą tych właśnie krokodylków. Źle zamontowałem to w zasadzie, bo powinienem to bardziej przesunąć w tą stronę, a tutaj jeszcze bym wrzucił miernik.
Muszę się Grzesia Brewki zapytać. On mi kiedyś na Słomczynie dał taki bardzo malutki miernik i myślę, że on by tutaj idealnie pasował. Muszę zobaczyć, jaki to był model. I taki zestaw to jest pogromca giełd. Tak serio, będzie to bardzo pomocne, bo wszystko macie pod ręką. Możecie iść wszystkie po kolei, włączać elektronarzędzia i tak dalej. Chwila, moment to trwa, a nie, że to gdzieś wiesznie po kieszeniach, gdzieś jest problem z tym. Samemu w ogóle było ciężko to zadać. Teraz super sprawa. Mam nadzieję, że tym krótkim filmem pomogłem Wam coś, podpowiedziałem Wam, że ktoś może odgapi ode mnie pomysł i zrobi coś podobnego, bo jest to naprawdę bardzo wygodne. Ten cały pakiet, ten cały system można zaaplikować z powodzeniem też na przykład w plecaku jakimś większym i mieć takie wyprowadzenia. Służy to wszystko temu, że jak jesteście sami, będzie Wam zdecydowanie łatwiej i szybciej sprawdzać jakieś elektronarzędzia, niż zawsze drugą osobę prosić, żeby to podała, wyjęła, potrzymała, bo to coś Wam upada i tak dalej. Ten system jest zdecydowanie fajniejszy i szybszy. Także spodziewajcie się teraz elektronarzędzi więcej 230V. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak było, to pamiętajcie, jeżeli nie zostawiliście jeszcze tej łapki w górę, to ją zostawić. W komentarzach napiszcie, co o tym sądzicie, jak Wam się to podoba. Możecie mi też dać propozycję jakichś małych, podstawowych mierników, które można tam było upchać. Pamiętajcie, warunek jest, żeby był mały, no i też, żeby to też nie był jakiś fluk za 1000 zł. Jakiś mały mierniczek, nawet za kilkanaście złotych to może być. Chodzi o to, że on ma tylko pokazywać tak naprawdę napięcie i to w takim przedziale może mieć różnicę błędu przy 12 voltach 1 volta. Wiecie, o co mi chodzi, nie potrzebuję jakiejś wielkiej dokładności, to musi być taki pirazełko. Jeszcze oprócz tego mam pomysł dać tam coś, czy mógłbym sprawdzać akumulatory, czyli takie duże rezystory, powiedzmy 80-amperowe, takie obciążające. Było to na giełdzie w Słomczynie, mogłem to kupić, głupi byłem, że nie kupiłem tego wtedy. A tymczasem to już koniec, moi drodzy. Wszelkie linki do Instagrama, do Facebooka są w opisie tego filmu, więc gorąco Was zachęcam, abyście tam zajrzeli. I nie gadam tego tylko tak, tylko zajrzyjcie tam. Kliknijcie coś na Facebooku, jak nie klikaliście jeszcze. Komentarz jakiś. No teraz co, kończymy. To już koniec tego odcinka. Nie wierzycie mi? Już nic więcej nie będzie, to już jest koniec. A kiesz, sio? A patrz. Widzę, i ten jeden z drugim będzie teraz siedział i oglądał ten odcinek. A ja Wam mówię, że to już jest koniec. Nie ma już nic. Uciekajcie. Nara. Będzie siedział do samego końca, no. Wytrwały. Pozdro, Olkusz.